poznaniu.pl. Poznań w minutę. Od ponad miesiąca poznańskie koziołki nie trykają się na ratuszowej wieży. Jest jednak dobra wiadomość, wreszcie udało się je naprawić. Próby dobiegają końca i ich powrót nastąpi w ciągu kilku dni. Bez wsparcia rządu nowy gmach Poznańskiej Filharmonii nie powstanie, powiedział w wywiadzie dla wpoznaniu.pl Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Władze starają się o rządową dotację na ten cel. Budowa nowej siedziby Filharmonii kosztować ma 800 milionów złotych. Z badań prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wynika, że niepełnosprawni turyści są dyskryminowani i wyśmiewani. Podczas podróży częściej spotykają się ze złym traktowaniem ze strony ludzi niż z przeszkodami architektonicznymi. Naukowcy zastanawiają się, jak zmienić tę sytuację. Na poznańskim Starym Mieście wzdłuż Estkowskiego Małych Garbar, Wolnicy i Solnej powstała nowa trasa rowerowa. Mierzy ona 1,5 km. Teraz obok nowej drogi sadzona jest zieleń. Będzie tam rosło blisko 4000 nowych roślin, w tym 900 róż.